What happened in Rwanda? Afternoon, everyone. Dzień dobry. It's my pleasure. Cieszę się, że mogę tu być i dziękuję Bogu również za waszą obecność. Zanim zacznę mówić, powiem to, co zawsze powtarzam, gdy nauczam albo daję swoje świadectwo. Mówię, że nie ma czegoś takiego jak zbieg okoliczności, jeżeli chodzi o sprawy Boże. Bóg to tak organizuje, że szykuje odpowiedni czas i daje nam sposobność, byśmy Go wysłuchali, gdy do nas przemawia. Amen. Wierzę zatem, że skoro ja tu jestem i wy tu jesteście, znaczy, że taki był Boży plan. I chcę Bogu za to podziękować. Dziś rano mówiłem o przygotowaniu na ostateczny kryzys. Cytowałem fragment z Księgi Izajasza 40:30-31. Werset ten mówi o tym, że każdy może się potknąć, ale nie ludzie Boga. Amen. Wiecie, że będą się pojawiały przeszkody. Na przykład każdy może zachorować. Możemy trafić na przeszkody, jakie przydarzają się każdemu. Ale może tak być tylko wtedy, gdy przysporzy to chwały Bogu. I jeżeli taka będzie wola Boża, to jest w porządku, bo wiemy, że przeszkody nie są żadnymi przeszkodami, gdy jest się z Bogiem. Wiadomo, że ludzie będą narzekać, ale gdy widzi się Boga, Paweł doszedł do takiego etapu w życiu, w którym wiedział, że śmierć to tylko przystanek. Amen. Nie postrzegał jej jako problemu, bo był gotowy, by odpocząć. Więc może zdarzy mi się coś, co mógłbym uważać za problem, ale dopóki będę żył z Bogiem, nie będzie to problem, ale rozwiązanie. Amen. Oczywiście nasze plany mogą się nie powieść, ale ci, którzy ufają Bogu, nigdy nie doznają porażki. Amen. Mówiliśmy o chwilach niebezpieczeństwa, podobnie jak ludzie w Rwandzie byli w niebezpieczeństwie. Tam był problem natury etnicznej, ale nasz problem nie ma charakteru etnicznego. Szatan będzie stosował wszelkiego rodzaju problemy, będzie nas atakował najróżniejszymi trudnościami, byle tylko nam się nie udało. W Rwandzie były to kwestie etniczne, ale w Ameryce jest to najprawdopodobniej coś innego. W Kanadzie jeszcze coś innego, prawda? Jako Kościół Boży wierzymy w sposób szczególny, że przed nami najstraszniejszy czas, czas próby. Czas prześladowań Kościoła Bożego. I albo musimy wytrwać w wierze, albo się jej wyrzec. Pozwólcie, że zanim zaczniemy, uklęknę przed Panem Bogiem i odmówię modlitwę. Ojcze w niebie, to wspaniały czas. Jestem niewymownie wdzięczny za to, że mogę dziś przemawiać do Twojego ludu i wierzę, że Ty osobiście przemówisz do naszych serc. Pobłogosław nas, Ojcze. Pomóż nam ujrzeć Cię poprzez to świadectwo. Nie chodzi o świadectwo, ale o Ciebie. Przyjdź i przemów nam do serc. W imię Jezusa. Amen. Powiedziałem to w modlitwie. Czasami rozmawiamy o świadectwie. Ale nie mówię w nim o sobie. Nie chodzi o to, że widziałem ludobójstwo i przeżyłem. No bo co z ponad milionem osób, które straciły życie? Wielu z nich było dobrymi ludźmi. Amen. Ja raczej nie jestem aż taki dobry jak oni. Powiem wam coś. Powodem, dla którego żyję, powodem, dla którego tu dziś jesteśmy, nie jest to, abyśmy wspólnie biesiadowali, czy sprowadzili na ten świat dzieci, lub cieszyli się życiem, lecz powodem jest
Boża chwała. Jeżeli więc przeżyłem, nie było to dla mnie jakby... A byłem wtedy młody, miałem 24 lata. Potem skończyłem studia magisterskie, doktoranckie. Ale czymże to jest? Można obronić doktorat, a następnego dnia umrzeć. Można mieć mnóstwo pieniędzy, a następnego dnia już nie żyć. I te wszystkie pieniądze pozostają. I co dalej? Przed nami żyli ludzie, po nas przyjdą kolejni. Nie chodzi więc o mnie, mimo że przeżyłem. Tu chodzi o Boga. Amen? Chcę mówić o Bogu i chcę, byśmy byli w stanie Go dostrzec. Chodzi o Boga, który jest nam dany nie tylko na czas naszego życia na ziemi. Chodzi o Boga, który był, który jest i który będzie. I ci, którzy w Niego wierzą, również będą żyć. Amen? Mówiliśmy, że Kościół jest przedmiotem ataku szatana. Gdy mówię o ludobójstwie, nie chodzi tylko o Rwandę, bo tego typu tragedie miały miejsce wszędzie. Nie chodzi o to, że są grupy ludzi złych, bo wszyscy jesteśmy z natury źli. Rano mówiłem o tym, że grzech nie ma rozgraniczenia etnicznego. Nie jest przypisany do żadnego koloru skóry. Grzech jest nieodłącznym elementem natury ludzkiej od czasu, gdy go przyjęliśmy, prawda? Duchowość również nie ma żadnego związku z kolorem skóry. Możesz należeć do ludu Bożego, niezależnie od tego, skąd pochodzisz. Amen? I za to właśnie pragnę chwalić Boga. Ludobójstwo nie miało miejsca tylko w Rwandzie. Tak na marginesie można by nawet powiedzieć, że gdy Kain zabił brata, to również mieliśmy do czynienia z ludobójstwem. A wywodzili się oni z łona jednej matki. W Europie mieliśmy do czynienia z ludobójstwem ludności żydowskiej, kiedy to w ciągu 5 lat zabito niemal 6 milionów ludzi. Ludobójstwo w Rwandzie odbyło się najszybciej. W ciągu zaledwie 100 dni zabito około 1 200 000 osób. W ciągu zaledwie 100 dni. Byli to niemal jedyni Tutsi w Rwandzie. Przeżyli nieliczni. Wyobraźcie to sobie. Prawdopodobnie w ciągu tych 100 dni mogliby zabić nawet 6 milionów Tutsi, gdyby tylu było. Z ludobójstwem mieliśmy też do czynienia w przypadku ludności asyryjskiej. Zabito ponad 150 tysięcy osób. Podczas masakr na ludności ormiańskiej zabito ponad 700 tysięcy osób. Podobnie w Kambodży zamordowano ponad 1 400 000 ludzi, co oznacza, że Tutsi i Hutu nie są wyjątkiem. Gdy tylko stworzy się szatanowi okazję, to on się zjawi. I wykorzysta cię, nieważne kim jesteś. Spowoduje, że wystąpisz przeciwko rodzonej siostrze czy bratu, przeciwko dzieciom lub rodzicom. Tak się dzieje. Zatem powtórzę raz jeszcze, że to, co wszystko zmienia, to zakorzenienie w wierze w Boga. Amen? A jak się na to przygotować? Tak naprawdę za pomocą takich czynności. Poprzez studiowanie Słowa Bożego, jak już mówiłem. Nie ma innej drogi. Nieustannie rozprawiamy o życiu duchowym, o rozwoju duchowym. To nie jest coś, co spada z nieba i nagle stajemy się członkiem ludu Bożego. To nie tak, że pewnego dnia ktoś znajdzie się tutaj i nagle stwierdzi, o, teraz należę do ludu Bożego. To nie tak. To sposób, w jaki uczysz się żyć. Żyć w Jezusie. A jak żyć w Jezusie? U Jana 15:4. Trwajcie we mnie, a ja w was. A jak mamy trwać w Jezusie? Przez Jego Słowo. Amen? Oto sposób. Innym sposobem jest modlitwa. I chcę teraz o niej pomówić. O modlitwie. Oczywiście mówiłem już o niej wielokrotnie. Martin Luther uważał, że bycie chrześcijaninem bez modlitwy jest tak samo możliwe jak życie bez oddychania. Czy ktokolwiek może powiedzieć, że bez oddychania da się żyć? Może ktoś z was nagle postanowi, od tej chwili nie będę już oddychać i jego życie dobiegło końca, prawda? Zatem brak modlitwy jest równoznaczny z brakiem życia duchowego, brakiem chrześcijaństwa. Przy czym modlitwa, o której mówię, nie polega na tym, że mówicie, dobra, modlimy się, pomódlmy się,
Bardzo często jesteśmy zbyt leniwi. Nie chce nam się, więc nasza modlitwa jest bardzo krótka. W zupełności wystarczy uklęknąć na jedno kolano. Bo przecież klękamy tylko na chwilę. Przyklękasz na jedno kolano i mówisz: w imię Jezusa proszę o opiekę nad nami wszystkimi. Amen. I tyle. I naprawdę uważasz, że rozmawiasz z Bogiem? Nie twierdzę, że każda modlitwa powinna trwać 10 minut. Nie. Nie twierdzę, że każda modlitwa powinna trwać godzinę. Nie. Twierdzę jedynie, że modlitwa powinna być czymś poważnym. Kiedy to mówisz do Boga i wiesz, że Bóg cię słucha. Bo czasami mówimy do Boga, a On nas nie słucha. Do tego stopnia, że ktoś może nas zapytać po zakończeniu modlitwy, o co się modliliśmy. I wówczas odpowiadamy: nie pamiętam. Bo nie odmawialiśmy naszej modlitwy na poważnie. Nawet nie pamiętam, co mówiliśmy. Mówię o takiej modlitwie, o jakiej można przeczytać w wielu źródłach. Można sięgnąć do dzieł Ellen G. White. Tam jest wiele na temat modlitwy. A mówię wam, Ellen White twierdzi, że w ostatnich dniach zobaczyła grupę chrześcijan, wiernych, a szatan zintensyfikuje swoje ataki na Kościół Boży, na ciebie i na mnie. I przeżyją tylko ci, którzy się modlą. Amen? Jeżeli w twoim życiu nie ma modlitwy, to nie ma mowy o przeżyciu, bo nie można sobie z tym poradzić samemu. Mówię o takim momencie, gdy idziesz do swojego pokoju, do salonu, ogrodu, gdziekolwiek. Klękasz do modlitwy i rozmawiasz z Bogiem. Nawiązujesz z Nim kontakt jak z przyjacielem. Amen? Ellen White mówi, że widziała aniołów zła. Wokół nich tłoczyli się aniołowie zła, wtłaczając ciemność do nich, aby zasłonić im widok Jezusa, by ich oczy zatopiły się w otaczającej ciemności. I jednocześnie aniołowie Boży opiekowali się Jego ludem. Amen? Czy możemy tu powiedzieć amen? W czasie, gdy aniołowie zła otaczają nas, próbują nas zniszczyć i odwrócić naszą uwagę od Jezusa. Aniołowie zesłani przez Boga opiekują się ludem Bożym. I kiedy zatruwająca atmosfera złych aniołów tłoczyła się wokół tych gorliwych, aniołowie Boży bezustannie poruszali się na skrzydłach przed nimi, aby rozproszyć gęstą ciemność. Gdy modlący się nie zaprzestają swego żarliwego wołania, od czasu do czasu pada na nich promień światła Jezusa, krzepiąc ich serca i oświetlając ich oblicza. Ale pisze też: niektórzy, jak widziałam, nie brali udziału w tym dziele cierpienia i okropnych zmagań. Wydawali się być beztroscy i obojętni. Nie rozpędzali otaczającej ich ciemności. To też zamknęła się nad nimi jak nieprzenikniona chmura. Tak właśnie jest. Jeżeli nie nawiążesz kontaktu z Bogiem, nie zaniesiesz do Niego swoich próśb. Aniołowie zła otoczą cię i otoczy cię nieprzenikniona ciemność. I nie będziesz nawet wiedział, co się dzieje. Ona zdała sobie sprawę z tego, że byli otoczeni. Aniołowie Boży wprawdzie chcieli pomóc tym, którzy się modlili, ale ci, którzy się nie modlili, zostali bez pomocy. Powiedziała: aniołowie Boży pozostawili ich samym sobie, a pośpieszyli na pomoc tym, którzy dokładali wszelkich sił. Amen? Udali się na pomoc tym, którzy się żarliwie modlili. Jednym słowem, chcę zachęcić was do modlitwy. Nie mam zbyt wiele czasu, więc spróbuję to jakoś streścić. Jak już wspomniałem, kto jest zainteresowany, może pozyskać moją książkę. Może po prolekcji spotkamy się na zewnątrz i tam będzie można nabyć książkę dla siebie lub kogoś znajomego. Ale powiem wam coś. Osobiste doświadczenie podczas ludobójstwa w Rwandzie. Naprawdę wierzyłem w modlitwę, modliłem się. Miałem czas na modlitwę jako młody chłopak. Mówiłem wam już, że jedną z rzeczy, o które się modliłem, to bym mógł stać się jak Paweł. Było jeszcze coś. Pamiętam, że brałem udział w zdalnym kursie studium biblijnego z Niemiec. Ukończyłem kurs i uzyskałem certyfikat. Nie był to certyfikat z Kościoła Adwentystów, ale czytałem Biblię i rozmawialiśmy o Biblii. Czytałem o Eliaszu i poczułem, że chcę być jak Eliasz. Modliłem się do Boga: Panie, chcę być jak Eliasz.
Czasem trzeba zachować ostrożność. Zawsze powtarzałem, że ostrożność nie polega na tym, by czegoś nie robić, ale gdy się o coś szczerze modlisz, Bóg wysłucha twoich próśb. Amen? Prawdopodobnie podzielę się z wami tym doświadczeniem, ale chcę podkreślić jedno. Moje doświadczenie w Rwandzie dowiodło, że gdy się modlisz, Bóg odpowiada na twoje modlitwy. Tak twierdzi Biblia. Proście. Amen? A będzie wam dane. Takie było moje doświadczenie. Gdy rano skończyłem się modlić, byłem w miejscu, gdzie pojawił się mój przyjaciel, który namawiał mnie do ucieczki, do innej prowincji. A ja mu odpowiedziałem, jak mam uciekać? Przecież mam dowód osobisty Tutsi. A on na to, dlaczego go nie podrzesz? Zniszcz go, przecież zdradza przynależność etniczną. Ale odpowiedziałem mu, nie zrobię tego. Muszę pozostać wierny Bogu. Jeżeli zniszczę swój dowód, będzie mnie kusić. Siłoby kłamać. Gdybym nie miał dowodu, to na pytanie, czy jestem Tutsi czy Hutu, odpowiedziałbym z pewnością, że jestem Hutu. Ale ja nie chcę kłamać. Nie dlatego, że to wyrządza jakąś krzywdę innym, ale dlatego, że ja sam muszę być wierny i prawdomówny aż do śmierci. Nie godziłem się na to, by zmieniać zasadę swojego życia. Odpowiedziałem więc, że nie zamierzam kłamać. A on na to, jeżeli masz taką wiarę, to wyjdźmy stąd. I modliliśmy się razem. Vincent to był cudowny człowiek. Taki łagodny. Wiedząc, że niebezpieczeństwo czyha, zaczęliśmy ucieczkę. Uciekając, widzieliśmy tak wielu zabitych. Tylu zabitych leżało na ulicach. Ciała tych, których zamordowano, odwalano na pobocze. Gdy Vincent to wszystko zobaczył, był struchlały. Wrócił do mnie, a ja nie wiedziałem, o co chodzi. Miałem ze sobą wielki radiomagnetofon, wiecie, taki kasetowy z dwoma głośnikami po obu stronach. Pamiętacie, takie, jakie były modne w dawnych czasach. Dziś już takich nie ma. Miałem więc ze sobą taki radiomagnetofon, włożyłem go do torby. Nie dlatego, żebym bardzo chciał go zabrać, choć oczywiście lubiłem go. Chodziło o to, że starałem się jak najbardziej ukryć twarz, by mi się nie przyglądali, próbując odgadnąć, kim jestem. Gdy próbowaliśmy uciekać, Vincent zdał sobie sprawę z tego, że nie dam rady przejść przez blokadę drogi. Natychmiast wrócił do mnie, ja trzymałem w ręku swój dowód. Wrócił i położył swój dowód na moim. Gdy dotarliśmy do blokady, pokazał żołnierzom swój dowód, na którym widniało, że należy do Hutu. A więc nie było problemu. Potem ja próbowałem przedostać się przez blokadę, nie mając dowodu. Vincent starał się mnie chronić. Nie wiedział, co się dzieje. Zapytali mnie, gdzie twój dowód? A ja odpowiedziałem, on go ma. Gdy wskazałem na Vincenta, podszedł do nas i nie pokazał mojego dowodu, bo był schowany pod jego dowodem. Pokazał jeszcze raz swój, a na nim było napisane Hutu. Żołnierze pozwolili nam przejść, innymi słowy, zdołał ocalić mi życie kłamstwem, ale wierzę, że to nie Vincent uratował mi życie. Bóg tego dokonał. Amen? Ponieważ Bóg powiedział, sądzisz pewnie, że to Vincent ocalił ci życie. A to byłem ja. Zaraz potem jeden z moich przyjaciół, Tutsi, który podarł swój dowód, zapytany, gdzie ma dowód, odpowiedział, że nie ma. Na co żołnierze stwierdzili, że z pewnością jest Tutsi i kazali mu przejść na bok, gdzie miał zostać zabity. Vincent był tak cudowną osobą, że oddał mi mój dowód i postanowił zostać z tym, który był w niebezpieczeństwie. Był gotów pomagać tak dużo, ile mógł. Ale nie było to łatwe. Odszedłem więc dalej z innymi znajomymi, ale nie było łatwo, bo przed nami zabijano ludzi. Nie mogłem tam zostać i czekać, by Vincent mi pomógł, bo gdybym tam został, zwracałbym na siebie uwagę tych zabójców, których minąłem. A gdybym poszedł dalej, widziałbym, jak zabijają innych. Postanowiłem więc się pomodlić. Amen? Powiedziałem, Panie, nie mam dokąd pójść. W Twoje ręce oddaję swoje życie. Po tej modlitwie postanowiłem pójść dalej. Powiedziałem Vincentowi, temu drugiemu, który został, że idę dalej. Wziąłem ze sobą swój dowód i poszedłem. Musiałem teraz stawić czoła bojówkarzom, mając ten swój dowód, ale bez Vincenta. Ale był ze mną Jezus. Przeszedłem kilka kroków.
Jakieś 100 metrów przede mną była blokada drogi. Żołnierze zatrzymywali ludzi, zabijali ich. Gdy mnie zobaczyli, a ja cały czas się modliłem, Panie, w imię Jezusa, ci ludzie to zabójcy, spraw, by zamknęli oczy. Nie chciałem, by widzieli mój dowód, więc poprosiłem Boga, by zamknął im oczy. Dotarłem więc do blokady, oczekując, że ktoś każe mi pokazać dowód, ale tak się nie stało. Nikt się mną nie zainteresował i udało mi się przejść. Chwała Bogu. Wtedy jakieś 100 metrów przede mną stał człowiek z długim nożem w ręku. Tylko czekał na to, by kogoś zabić. Gdy zbliżyłem się do niego, powiedziałem, w imię Jezusa zamknij mu oczy. I wiecie co? Gdy powiedziałem, zamknij mu oczy, wziął mój dowód i zaczął się trząść. Powiedziałem, zamknij mu oczy w imię Jezusa. On zamiast obejrzeć dowód, spojrzał mi w oczy i zapytał, ej, jesteś naszym wrogiem? Odpowiedziałem, że nie. Zapytał, nie walczysz z nami? Odpowiedziałem, że nie. I oddał mi dowód i pozwolił mi przejść. Nie rozumiałem, co się stało. Przede mną była kolejna blokada, wielki chaos, dużo zamieszania. Każdemu sprawdzali dowody. Znów, zbliżając się do blokady, powiedziałem, w imię Jezusa, Panie, zamknij im oczy. Zaraz, gdy to powiedziałem, minąłem pierwszego strażnika. Był zajęty sprawdzaniem innej osoby. Przeszedłem koło następnego, który również sprawdzał dowód komuś innemu. Mijając ich, powtarzałem słowa modlitwy. W imię Jezusa spraw, by zamknęli oczy. I mijam ich. I nikt nawet nie spogląda na mój dowód. Bóg zamknął im oczy. Zbliżyłem się do następnego wojowkarza. Ten był straszny. Chciałem odmówić tę samą modlitwę, ale Bóg miał inny plan. Powiedział, Fodidas, może ci się wydawać, że to dlatego, że nie oglądają dowodu. Więc nawet jeżeli go obejrzą, to dopóki jestem Bogiem, mogę ci uratować życie. Dotarłem do kolejnej blokady i znów mówię swoją modlitwę w imię Jezusa spraw, by zamknęli oczy. Pierwszy, który wziął do ręki mój dowód, w chwili, gdy miał go obejrzeć, powiedziałem w imię Jezusa spraw, by zamknął oczy. W tym momencie on czyta mój dowód i ku mojemu zdumieniu, zamiast zawołać pozostałych, którzy zabijali Tutsi, patrzy na mnie i pyta, jesteś Tutsi? A ja na to, tak. Na to on, to znikaj stąd, ale już. Pomyślałem sobie, w tym musi być coś większego. Wyobraźcie to sobie. Wszystkich dookoła mordują. On czyta mój dowód, ale zamiast mnie zabić, mówi, zjeżdżaj stąd. Oddaliłem się. Nie było łatwo. Przeszedłem kilka metrów i usłyszałem, że woła do mnie, ej, wracaj tu. Gdy usłyszałem jego wołanie, pomyślałem, że to koniec. Powiedziałem, Panie Boże, zrób coś z tym, proszę. Ten człowiek myślał, że tak czy inaczej zginę na kolejnej blokadzie drogi, których było mnóstwo. Nadjeżdżał samochód ciężarowy, w którym było pełno tych, co zabijali. Chciał mi wyświadczyć przysługę, ale to nie była żadna przysługa. Chciał mi zafundować podwózkę ciężarówką pełną zabójców. Zatrzymał tę ciężarówkę i powiedział, zabierzcie ze sobą tego chłopaka. A oni spojrzeli i powiedzieli mi, nie, walcz sam. Nie wiedzieli, że jestem Tutsi. Sam walcz. A on do nich, jeżeli go nie zabierzecie, nie podwieziecie, to was nie przepuszczę przez tę blokadę. W czasie, gdy się z nim kłócili, po prostu chwycił mnie za ramiona, chwycił mój magnetofon i wrzucił mnie na pakę ciężarówki. I nagle znalazłem się wśród zabójców uzbrojonych w noże, całych we krwi. Wracali z miejsca zwanego Gikondo, gdzie zabili mnóstwo ludzi. A teraz ja byłem pośród nich. Włączyli silnik i ruszyli. Wyobraźcie to sobie. Siedzę pomiędzy zabójcami. Nikomu nie chcę patrzeć w oczy, żeby nie zwracać na ciebie uwagi. Tylko się modlę. W miarę jak jechaliśmy, zdałem sobie sprawę z tego, że taki był Boży plan. Bóg tak to wymyślił, żeby mnie uratować, żeby pomóc mi się wydostać z tego miejsca przez te wszystkie blokady, gdzie leżało mnóstwo zabitych i wokół tyle krwi. Nie trwało to długo. Po kilku metrach ciężarówka zjechała z głównej drogi i wjechała na czyjś teren. Gdy tam dotarliśmy, jeden z zabójców zawołał, słuchajcie, jedziemy do innej prowincji, żeby tam zabijać.
Rozdam wam wszystkim broń. Wyobraźcie to sobie. Jestem wśród nich z dwoma znajomymi. Pozostali przyjaciele, Vincent i ten drugi, zostali z tyłu. A oni teraz chcą nam wszystkim rozdać broń. Modliłem się tylko do Boga, by uratował nam życie. Zabójcy byli nieco zakłopotani. Nie wiedzieli, kim jesteśmy. Nagle ich przywódca spojrzał na nas i powiedział: nie znam was, wynoście się stąd. I poszliśmy sobie. Dzięki łaskawości Bożej. Ale to dopiero był początek okropności. Doszliśmy do głównej drogi, gdzie leżało mnóstwo ciał. Każdy próbował jakoś uciec. Ci, którzy mieli dowód Hutu, mogli uciec. Tych, którzy nie mieli, zabijano. Gdy dotarliśmy do głównej drogi, sytuacja była straszna. Spojrzałem przed siebie i zobaczyłem, jak mordowano ludzi. Gdy się odwróciłem, ujrzałem na drodze mnóstwo ciał zabitych. Zapytałem Boga, co mam zrobić. Najzwyczajniej w świecie trząsłem się ze strachu. Każdy, również członkowie plemienia Hutu, byli przerażeni. To straszne, gdy widzi się, jak ktoś umiera, nawet gdy to jest jakieś zwierzę, szczur czy jakiś insekt. Niełatwo się temu przyglądać. A teraz wyobraźcie sobie, jakie to uczucie widzieć, jak zarzyna się człowieka jak zwierzę. Moi przyjaciele byli przerażeni, nie wiedzieli, czy iść przed siebie, czy wracać. Myślę, że głównie martwili się o mnie, jak mają dalej iść ze mną, Tutsi. I wiecie co? Chwilę później, jak nikt nie wiedział, co robić, zobaczyłem, jak Vincent i ten drugi się zbliżają. Byli przerażeni. Gdy już podeszli, bardzo się ucieszyliśmy. Gdy mnie zobaczyli, zapytali zdziwieni: ty nadal żyjesz? Odparłem: tak. Jak to możliwe, że żyjesz? Przecież widzieliśmy twoje ciało. Widzieliśmy cię. Sądzili, że widzieli moje martwe ciało. Ale tak naprawdę nie ma jak tego potwierdzić. Po prostu idziesz, mijasz ciała zabitych. Ale nie możesz się nad nimi zatrzymać i sprawdzić. Idziesz dalej. Bo gdy zaczniesz się przyglądać zabitym i zobaczą to bojówkarze, to uznają cię za podejrzanego. Przyjaciele powiedzieli mi: widzieliśmy twoje ciało, myśleliśmy, że nie żyjesz. Odpowiedziałem im: nie, żyję, Bóg jest wielki. Amen. Wówczas znów zmówiliśmy modlitwę. Amen. Po modlitwie postanowiliśmy ruszyć dalej. Ale dokąd? Przed nami była blokada drogi. W miejscu tego ronda. A my szliśmy w tym kierunku. Widzimy tu, jak samochody jeżdżą wokół ronda. Na tym rondzie było tylu bojówkarzy. Zatrzymywali wszystkich, którzy próbowali przechodzić i zabijali. Jechaliśmy od tamtej strony i mieliśmy pojechać tu, ale w tym miejscu nas zatrzymano. Sprawdzili nam dowody, a ponieważ ja nie miałem swojego, to znaczy miałem dowód, ale Tutsi, więc zmówiłem tę samą modlitwę z prośbą do Boga, by zamknął im oczy. Ale to działało wcześniej i skończyło się. Teraz Bóg postanowił tak: pokażę ci, że bez względu na wszystko ja tu jestem Bogiem. Amen? I uratuję cię. Gdy zobaczyłem tych zabójców, odmówiłem tę samą modlitwę. Panie, w imię Jezusa spraw, by zamknęli oczy. Ale wiecie co? Modlitwa nie zadziałała. Pierwsza osoba, która do nas podeszła, nie była nawet tak uprzejma, jak ci poprzedni. Bóg stwierdził, że pokaże mi, że nawet gdy mam do czynienia ze złym człowiekiem, to mi udowodni, że jest Bogiem. Gdy ten człowiek przeczytał w dowodzie, że jestem Tutsi, krzyknął: tu jest Tutsi, tu jest Tutsi. I wszyscy dobiegli do mnie, dzierżąc w ręku noże. Spojrzeli na dowód i powiedzieli: faktycznie, to Tutsi. Dookoła leżeli pozabijani ludzie, również ktoś, kogo dopiero co zabili. Wtedy to miejsce nie wyglądało tak pięknie jak teraz. Leżał tam człowiek, dopiero co zabity. Zapytali mnie: widzisz tego Tutsi? Tego, który tam leży? Odpowiedziałem: tak. Idź i połóż się obok niego. Przyjdziemy cię zabić. Z magnetofonem w ręku poszedłem tam. Podszedłem do tego zabitego, ale nie położyłem się obok niego. Stanąłem przy nim i modliłem się. Modliłem się. Amen. Tam była potworna zgroza. Mój przyjaciel Vincent próbował interweniować. Miał przy sobie trochę pieniędzy. Próbował przekupić zabójców, żeby mnie puścili. A ja widziałem, jak zwoje przepędzają go nożami, wołając, że jest współwinny i jego też zabiją. Ta droga biegnie dość stromo, więc pobiegł ulicą w dół i zniknął mi z oczu. Zostałem sam, ale był ze mną Jezus. Amen. Obok mnie leży ten zabity z roztrzaskaną głową, a ja przy nim i modlę się.
W międzyczasie zabójcy zdążyli już zapomnieć, że tam stoję. Tak byli zajęci zabijaniem innych ludzi. No więc stoję tam, zapomniany, a oni biegają dookoła i mordują. Ale to Bóg dawał mi czas, bym zdążył się pomodlić. Amen. Modliłem się więc i modliłem. Pytałem Boga: Panie Boże, zrobisz coś w tej sytuacji? Czekam, aż podejdzie do mnie zabójca. Minęło jakieś 10 minut i nagle jeden z zabójców odwraca się w moim kierunku, widzi, jak stoję, i mówi: ten człowiek nadal tam jest, jeszcze go nie zabiliśmy. Inny na to, trzymając w ręku nóż: o, nadal żyje? To wykończmy go. I widzę, jak biegnie do mnie z nożem. Gdy zbliżał się, zmówiłem modlitwę. Powiedziałem: Boże, zatrzymaj go w imię Jezusa. Zamknąłem oczy i gdy tylko je otworzyłem, wiecie co? Zobaczyłem, jak ten człowiek zawraca i idzie w drugą stronę. Poszedł w przeciwną stronę. Nie za dwie ani trzy minuty, ale dokładnie w chwili, gdy wypowiedziałem słowa modlitwy: zatrzymaj go w imię Jezusa. Dopiero co widziałem, jak biegł w moim kierunku. Nie wiem, co się stało, ale zobaczyłem, że idzie w drugą stronę, więc nadal się modliłem. I znów o mnie zapomnieli. Aż po raz drugi jeden z morderców zobaczył mnie i powiedział: co my wyprawiamy? On cały czas tam jest, nie zabiliśmy go. I znów inny ruszył w moim kierunku z nożem, krzycząc, że mnie zabije. I znów zawołałem do Boga: zatrzymaj go w imię Jezusa. Gdy tylko to powiedziałem i otworzyłem oczy, widziałem, jak on szedł w drugą stronę. I cały czas się modliłem, dziękowałem Bogu. Wtedy po raz trzeci, dosłownie po raz trzeci widziałem, że są zajęci zabijaniem innych ludzi, a po 10 minutach jeden z nich odwrócił się i spytał: co jest? Jeszcze nie zabiliście tego chłopaka? On nadal tam stoi. Stałem w pewnej odległości od niego. Powiedział: sam go zabiję. I podbiegł do mnie. A ja znów modliłem się: zatrzymaj go w imię Jezusa. Gdy tylko skończyłem wypowiadać te słowa, zobaczyłem, że odchodzi w drugą stronę. Nasz Bóg jest tak wspaniały. Cały czas się modliłem i zapomniano o mnie. Myśleli, że nie żyję. Nawet ten człowiek, który powiedział, że mnie zabije. Potem nikt już o mnie nie rozmawiał. Gdy za czwartym razem któryś z nich mnie zobaczył, zapytał: o co tu chodzi? On nadal żyje? Tym razem ja go zabiję. I ruszył w moją stronę, a ja wypowiedziałem znów te same słowa modlitwy, ale tym razem nic z tego. Tak, jakby Bóg chciał mi powiedzieć: myślisz, że cię nie zabili, bo do ciebie nie dobiegli? Nawet jeżeli do ciebie dobiegną, to jestem Bogiem, mam władzę, by chronić twoje życie. Gdy się do mnie zbliżał, wypowiedziałem te same słowa modlitwy: zatrzymaj go w imię Jezusa, ale on nadal się zbliżał. Gdy zobaczyłem, że się zbliża, znów powiedziałem: w imię Jezusa zatrzymaj go. Gdy tylko otworzyłem oczy, zobaczyłem, że stoi tuż przy mnie. Patrzy mi w oczy, trzymając nóż, gotowy do zabicia. I pyta: a tak w ogóle, to kim ty jesteś? I powiedziałem, że jestem sługą Bożym. On na to odpowiedział: jeżeli jesteś sługą Bożym, to wezmę od nich twój dowód, żebyś mógł przejść. I poszedł do pozostałych zabójców. I jaką otrzymał odpowiedź? Gdy do nich podszedł, widziałem, jak próbuje negocjować, jak próbuje wydobyć mój dowód, by mi go zwrócić, co w gruncie rzeczy wcale nie było dla mnie dobre. No więc widzę, jak negocjuje w sprawie dowodu, by mi go zwrócili, i nagle widzę, że mu odmawiają. Wrócił do mnie i powiedział: nie chcą oddać twojego dowodu. Wyobraźcie to sobie. Mnie samemu trudno to sobie wyobrazić. Mówimy o dowodzie, o którym zabójca doskonale wie, że mnie demaskuje. Ale prosi o zwrot dowodu, bym mógł przejść. Dlaczego tak się stało? Po prostu Bóg pragnął udowodnić mi, że On tu jest Bogiem. Amen? Dla waszego dobra dzisiaj, dla dobra każdego, kto słucha mojego świadectwa, Bóg mówi: udowodnię ci, jeżeli we mnie wierzysz i pozostajesz mi wierny, udowodnię ci, że jestem Bogiem. Amen?
Ten człowiek wraca i mówi, niestety nie oddadzą ci dowodu, przykro mi. Masz pieniądze na łapówkę dla nich? Odpowiedziałem, że nie mam pieniędzy, mam tylko ten magnetofon. On na to odpowiedział, że magnetofonu nie wezmą. Mają mnóstwo fantów zezrabowanych z domów Tutsi, których zamordowali. A przecież wiedzą, że gdy się ta wojna nasili, będą musieli uciekać. Przecież nie będą uciekać z magnetofonami. Nie było więc wyjścia z tej sytuacji. Cały czas się modliłem. Zobaczyłem, że tutaj siedzi ich przywódca. Siedział, a inni bojówkarze zabijali ludzi. Widzę, jak ten przywódca woła do mojego rozmówcy. Powiedz chłopakowi, żeby do mnie przyszedł. Więc kazał mi do niego iść. Tamten chyba widział, co się dzieje i zastanawiał się, dlaczego mnie nie zabili i wezwał mnie do siebie. Podszedłem do niego z tym magnetofonem, podszedłem na pewną odległość. Dalej nie chciałem, bo byłem w strachu. Zatrzymałem się, widząc, że z kimś rozmawia. I gdy się modliłem, nagle poczułem, że ktoś dotyka mojego ramienia. Ten człowiek, który próbował odzyskać mój dowód, podszedł do mnie i dotknął mojego ramienia. Gdy się do niego zwróciłem, zapytał, powiedziałeś, że jesteś sługą Bożym? Odpowiedziałem, tak. Skoro jesteś sługą Bożym, to dlaczego nie pójdziesz tam, nie odbierzesz dowodu i po prostu nie pójdziesz stąd? Pomyślałam, to niezwykłe. To musi być anioł zesłany przez Boga. Skąd on może wiedzieć, że jako człowiek należący do ludu Bożego mam taką moc, że mogę sobie po prostu wziąć swój dowód i pójść? Powiedziałem mu, w imię Jezusa idę. I ruszyłem. Zrobiłem 4 kroki w stronę zbiorów, a ten, z którym rozmawiałem, został za mną. Człowiek, który rozmawiał z szefem zbiorów, zawołał do pozostałych, oddajcie mu dowód i przepuśćcie go. Nawet nie znał treści rozmowy z tym zabójcą, który podszedł do mnie i powiedział, że jeżeli jestem z ludu Bożego, to dlaczego nie zabiorę swojego dowodu i nie odejdę? Nie słyszał tego, ale woła, oddajcie mu dowód i pozwólcie przejść. Mamy niezwykłego Boga. Idę naprzód, a zbiry na mnie patrzą. Jeden z nich, ten, który trzymał dowód, wręczył mi go i zapytał, co mu dałeś? Odpowiedziałem, nic mu nie dałem. Naprawdę nic? To niesamowite. Dobra, spadaj. To poszedłem. Moi przyjaciele stali na poboczu. Płakali, bo wiedzieli, gdzie jestem. Sądzili, że nie żyję. Bo stamtąd nie było wyjścia. Byli sparaliżowani strachem, nie mogli iść dalej. Bali się bardzo. Gdy zobaczyli, jak idę w ich stronę, spytali z niedowierzaniem, ty żyjesz? Zobaczyli, że mam dowód w ręce. Nie mogli uwierzyć, że wciąż mam dowód. Spytali, ciągle masz ten dowód? Odparłem, że tak. Spytali, dlaczego go nie podrzesz? Odpowiedziałem, Vincent, żyję nie dlatego, że ukryłem przynależność etniczną. Jeżeli Bóg chce, bym żył, to z pewnością będę żył. A on odparł na to, jeżeli masz taką wiarę, to pomódlmy się i wyjmy stąd. Amen. I już drugi raz. A więc modliliśmy się. To był wspaniały czas. Po tej modlitwie byliśmy przekonani, że Bóg jest z nami. I szliśmy dalej, ale nie było dokąd iść. To był najstraszliwszy czas i zatrważające miejsce. Widziałem, jak ludzie umierają. Widziałem młodych ludzi, zrozpaczonych, w sytuacji bez wyjścia. Idę przed siebie i widzę same morderstwa, ale nie mogę się cofnąć, bo za mną blokada drogi. Gdy stoję w miejscu, to przyciągam uwagę bojówkarzy. Zobaczą mnie i będą się zastanawiać, dlaczego się boję. Bo jeżeli się boję, to znaczy, że z pewnością jestem Tutsi albo jestem zwolennikiem Tutsi. Wraz z Vincentem, po tym jak odmówiliśmy modlitwę, trzymając się za ręce, postanowiliśmy pójść dalej. Widziałem jednego chłopaka w wielkiej rozpaczy, ale powiem wam jedno. Jeżeli twoim Zbawicielem jest Jezus, jeżeli wierzysz w Niego, to trzymaj się tego. Amen? Bo nie jesteś w błędzie. Wierzący w Pana wiedzą, że to wszystko zmienia i że muszą trwać w wierze. Zobaczyłem tego chłopaka i jego wielką rozpacz. Powiedziałem mu, pomódlmy się i chodźmy stąd. Wiecie, co powiedział? Czy jeżeli nigdy w życiu się nie modliłem, to myślisz, że dziś się pomodlę i że Bóg mnie wysłucha? Nie miał odwagi pójść dalej. Próbowałem go przekonać, że Bóg wysłucha jego modlitw, ale odpowiedział, nie, nigdy się nie modliłem.
I nie sądzę, żebym teraz był w stanie się modlić tak, żeby Bóg mnie wysłuchał. Nie wiem, co się z nim dalej stało, bo zabijano tysiące. Ruszyliśmy w dalszą drogę. Szliśmy teraz we czwórkę, czy w piątkę. Ten młody chłopak został. Widzieliśmy po drodze wielu zabitych, kobiety i dzieci, których ciała leżały jedna na drugich, wzdłuż drogi. Jeden z moich przyjaciół, Celestyn, widząc tych zabitych, aż się potknął, mimo iż należał do Hutu. Bojówkarze zauważyli to i powiedzieli do niego: podejdź tu, z pewnością jesteś Tutsi, i zatrzymali go, a my ruszyliśmy dalej. Przed sobą zobaczyłem, to było potworne, kolejną blokadę drogi. Ta blokada była naprawdę potworna, chyba najokropniejsza ze wszystkich. Była tam ciężarówka, stał tam mężczyzna rozebrany do pasa. Trzymał topór zakończony z drugiej strony obuchem. Bardzo ostry topór. I uderzał raz jednym, raz drugim, na zmianę. Zablokowali drogę. Wyobraźcie to sobie, bojówkarze rozstawieni tak, by zablokować drogę. Zatem, gdy ktoś idzie, nawet nie sprawdzają dowodów. Łapią za kołnierz. Przywódca bojówkarzy tam siedział, miał dużą wprawę w zabijaniu ludzi. Łapią za kołnierz i stawiają tam, potem następnego. Staliśmy więc w kolejce prowadzącej do tego zabójcy, który zabijał każdego, jednego po drugim. Widziałem tyle osób, młodych ludzi, których głowy były po prostu przepołowione. Po prostu rozłupywał im głowy i tak zostawiał. Widziałem więźniów, którym kazano pakować zwłoki do ciężarówki. Ciężarówka była pełna ciał zabitych. Planowali wrzucić je do rzeki Nyabarongo, która wpływa do jeziora Wiktorii, a potem do Nilu. Wiele ciał dopłynęło aż tam daleko. Wrzucono tam tysiące ciał, a ten zwój był cały we krwi od zabijania. Byłem jakby trzeci w kolejce do niego. Ktoś chwyta mnie za kołnierz i ciągnie w stronę zabójcy. Gdy go zobaczyłem, trzymam w ręce mój dowód, ale on nie ma czasu go sprawdzić. Oto wielki sędzia, który zdecyduje, czy cię zabić, czy wypuścić. Gdy zobaczyłem, jak zabija ludzi, zmieniłem modlitwę. Powiedziałem do Boga: Panie, ten człowiek nie ma litości. Jeśli się rozzłości, Ty rozzłość się w moim imieniu. Gdy tylko wypowiedziałem te słowa, natychmiast poczułem inną rękę, jak ciągnie mnie w tył, łapiąc za kołnierz od tyłu. Pamiętajcie, że z przodu ciągnął mnie za koszulę ten pierwszy, a ja powiedziałem do Boga: jeżeli on się rozzłości, ty rozzłość się w moim imieniu. Kiedy wypowiedziałem tę modlitwę, poczułem, że ktoś mnie ciągnie w tył i odwróciłem się. W mojej książce jest rozdział zatytułowany Pomiędzy aniołem a demonem. Bo jeden ciągnął mnie do przodu, a drugi do tyłu. Ten drugi zapytał: a ty dokąd? A ja na to: idę okazać temu człowiekowi dowód. A on na to: nie, wracaj. Ten pierwszy z kolei mówi: niech idzie okazać dowód. Ten z tyłu mówi: niech wraca. I tak na zmianę: niech idzie, niech wraca. Już zabierali się do bójki, aż w końcu ten z tyłu mówi: posłuchaj, na końcu tej drogi stoi ciężarówka, którą zdoła się przedostać do innej prowincji. Niech tam idzie i niech wsiądzie do tego samochodu. I udało mu się go przekonać. Inni mijali mnie, idąc na śmierć, a ja się wycofywałem. Nasz Bóg jest taki wspaniały. To nie jest żaden zbieg okoliczności. Jest Bóg, który odpowiada na modlitwy. Ale to nie koniec. Gdy doszedłem do końca drogi, faktycznie stała tam ciężarówka. Próbowałem dostać się pod ładunek, bo było tam mnóstwo bagażu. Ludzie siedzieli na bagażach. Wszedłem za bagaże, próbowałem się tam ukryć, ale co jakieś 2 minuty wydobywali mnie zza tych bagaży z myślą, by mnie zabić. Pamiętam, że byłem schowany między bagażami. Zabójca kazał wszystkim wysiąść, bo szukali Tutsi.
Szkocji, by ich zabić. Ja się cały czas chowałem między bagażami. Powiedzieli, że jeżeli kogoś tam znajdą, to go zabiją. Wygrzebałem się z pomiędzy bagaży, zeskoczyłem z ciężarówki i próbowałem ukryć się w tłumie, żeby nie zwracać na siebie uwagi. Ale nie dało się. Trzymałem w ręku swój dowód. Bóg mnie chronił. Powiedzieli, że nie mogę przeprawić się przez rzekę. A ja się modliłem i udało mi się przedostać na drugi brzeg rzeki dzięki łasce Bożej. Mimo, że wszystkich pozostałych, którzy próbowali się przedostać na drugi brzeg, wrzucano do wody, by porwał ich nurt. Wrzucali ich do wody, nieważne czy żywych, czy martwych. A mnie się udało przedostać na drugi brzeg. Zaśpiewałem pieśń Mojżesza. Amen. Na drugim brzegu rzeki było spokojniej. Jeszcze nie zabijano tam ludzi. To była inna prowincja. Wraz z przyjaciółmi śpiewaliśmy. Wszyscy adwentyści zaczęliśmy chwalić Boga. Amen. Śpiewaliśmy. Samochód gdzieś zaparkował. I nieco się rozluźniliśmy. Ale słuchajcie. W tym samym samochodzie, choć może był to inny samochód, w każdym razie siedział tam ten mężczyzna, ten, który został ranny, kiedy chciał przeskoczyć przez płot, by nas pozabijać. On tam siedział, miał na sobie spódnicę, ponieważ z powodu wielu ran na ciele nie mógł założyć spodni. Na nogach miał moje buty, które mi ukradł. Przyjaciele powiedzieli do mnie, wiesz co, Fodidas, tam jest ten człowiek, który przyszedł do twojego domu, by nas zabić. Nadszedł czas zemsty. Ja odpowiedziałem, nie. Po pierwsze, poszedłem do niego i zapytałem, czy może mi oddać moje buty. On spojrzał na nas, jeszcze nie nawrócił się, ale był zrozpaczony. Spojrzał na nas i słuchajcie, co powiedział. Ze wszystkich rzeczy, które zrabowałem w Kigali, nie zostało mi nic. Mam tylko te buty i ranę na całym ciele. Gdy to usłyszałem, powiedziałem, posłuchajcie, moi przyjaciele byli gotowi skoczyć na niego i odebrać moje buty, a ja powiedziałem, posłuchajcie, Bóg, który uratował nam życie, zadba o nas. Zapomnijcie o wszystkim i pozwólcie mu odejść. On prawdopodobnie jest w wielkiej potrzebie i rozpaczliwie potrzebuje pomocy. Zapomnijcie o wszystkim i pozwólcie mu odejść. Pomodliliśmy się więc i to był tak naprawdę początek. Wiem, że nie mamy już więcej czasu, resztę historii opowiem jutro, ale teraz chcę wam powiedzieć na koniec, że mamy Boga, który odpowiada na nasze modlitwy. Ellen G. White twierdzi, że zbyt szybko puszczamy rękę Boga. W czasie, gdy zaczynamy się modlić, a Bóg jest gotów wysłuchać naszych próśb, ale nas już nie ma, nigdzie nas nie widać, tak naprawdę nie modlimy się szczerze. Jezus powiedział swoim uczniom, gdy próbowali przepędzić złe duchy, oni odpowiedzieli, że próbowali przegnać demony, ale się nie udało. Jezus im odpowiedział, że tego typu złych duchów nie da się przepędzić inaczej jak przez modlitwę i post. Chcę wam powiedzieć, że dziś Kościół, do którego należymy, doszliśmy do takiego momentu. Oczywiście nie wszyscy, ale ci, którzy się modlą. Powiem wam, że niektórzy sądzili, że modlitwa nie ma już sensu, bo rzeczy się po prostu dzieją. Nieprawda. Jest Bóg, który sprawuje nad tym władzę. Jeżeli taka jest Jego łaska i wola, to z pewnością wysłucha naszych próśb. Chcę was dziś zachęcić do tego, byście mocno trzymali Boga za rękę. Powinniśmy przylgnąć do Niego. Powinniśmy modlić się do Niego. To, czego dziś nam najbardziej potrzeba, to modlitwa. Musimy się modlić, bo mamy Boga, który odpowiada. I to się nie zmieniło. To Bóg, który wysłuchał modlitw Daniela, Szadraka, nadal może wysłuchiwać naszych próśb. Gdy tak zachęcam was do modlitwy, nie chodzi o to, byśmy byli samolubni. Ma to być na chwałę Bożą. Nawet jeżeli chodzi o twój, nawet najmniejszy problem, Bóg pomoże ci go rozwiązać. Amen? Możecie nawet uleczyć z choroby. A jeżeli tak się nie stanie, to nie dlatego, że Bóg nie jest w stanie pomóc. A tak na marginesie, jeżeli tego nie zrobi, pomimo twoich modlitw, to da ci wiele różnych dowodów na to, że taka jest Jego wola. I jeżeli umrzesz, to umrzesz w pokoju. Amen? Nawet jeżeli ci się to przydarzy, to przestaniesz to traktować jako problem, bo będziesz mieć pewność, że Bóg jest z tobą. I jeżeli taka będzie Jego wola, to zrobi wszystko, o co Go poprosisz. A jeżeli tego nie zrobi, to dlatego, że to nie przyniesie chwały Jego imieniu. Dziś chcę was zapewnić po raz kolejny, że Bóg, w którego wierzycie, Bóg Izraela, Bóg Jakuba, Bóg Mojżesza, Izaaka,
to nadal ten sam Bóg. Jeżeli w Niego wierzysz, to trwaj przy Nim. On zawsze dotrzymuje obietnic. Niech Bóg was błogosławi. Niech daje wam wiarę i zaufanie. Oto moja modlitwa w imię Jezusa. Amen.